Witam Was serdecznie, Ania Walaszczyk, PowerTex Polska. Dziś chciałabym Wam zaprezentować dekorację jesienną. Tym razem będzie to dynia stworzona na bazie folii bąbelkowej i taśmy malarskiej. Z folii tworzę sobie taką spłaszczoną kulkę, którą następnie zabezpieczam taśmą malarską, a dla podkreślenia kształtu dyni przewiązuję ją sznurkiem. Dosyć mocno trzeba go zacisnąć, aby te poszczególne elementy nam się tutaj uwydatniły. W środek wbijam drut aluminiowy, który skręcam, a następnie obwijam wokół niego folię aluminiową, tworząc w ten sposób ogonek dyni. I całość oczywiście zabezpieczam taśmą malarską. W ten sposób stworzyłam bazę do dalszej pracy. W tym momencie mogę przejść do pracy już z materiałem oraz PowerTexem w kolorze brązowym. Wykorzystuję tkaninę bawełnianą, tak zwaną t-shirtową. Na materiale rozprowadzam sobie PowerTex, dbając o to, aby z tego materiału nie kapało, żeby tego preparatu nie było zbyt dużo. Natomiast na tą część z ogonkiem wykorzystałam sobie materiał, który nazywa się Paper Decoration. Tworzę sobie taką pierwszą przymiarkę. Jeżeli któryś z elementów jest materiału za długi, to po prostu go obcinam, a nadmiar postaram się wykorzystać w dalszej części mojego projektu. I tak postępuję z każdym następnym elementem. Materiał umieszczam dosyć płasko na mojej dyni, rozciągam go tak, aby ta powierzchnia była dosyć gładka. Tkanina bawełniana ma tą tendencję do zawijania się na brzegach, dlatego też, aby ładnie to wyglądało, tutaj sugeruję, aby te zawinięcia kierować do środka, czyli do wewnątrz. Wtedy będzie Wam łatwiej i efekt finalny będzie ładniejszy. Ja tu z racji tego, iż dosyć szybko zrodził się pomysł nakręcenia tego odcinka, gdzieś mówię tak od spodu, nie dbałam do końca o tą wizualną część mojej bazy, tak czy inaczej ona będzie na niej stała, tak więc nie będzie to część widoczna, a bardziej skupiłam się tutaj na bokach oraz na tej górnej powierzchni dyniowej bazy. Baza wstępnie jest już gotowa, jeszcze wykorzystuję sobie resztki PowerTexu, które zostały. Smaruję jeszcze nimi górę. Następnie dosypuję odrobinę produktu, który się nazywa obecnie Dust, wcześniej funkcjonował pod nazwą Sand. I tworząc taką lekką pastę strukturalną, rozprowadzam tą mieszaninę na górnej części mojej dyni, tworząc delikatną taką strukturkę. W tym projekcie wykorzystałam również wyciski kwiatowych ornamentów z masy lekkiej. Są one elastyczne i bardzo dobrze tutaj przykleją nam się do PowerTexu. Tworzę pewną kompozycję, a następnie całość zamalowuję PowerTexem połączonym z sandem. Dla wzbogacenia tej faktury dyni przylepiam do niej kulki. Ja wykorzystałam te kulki największe, czyli eleczki z eseczkami, czyli najmniejszymi kuleczkami i umieszczam je wokół kwiatowego ornamentu. Następnie wracam do sandu, czyli obecnie dustu. Dust i posypuję nim przestrzenie między kwiatami.
Będzie on dosyć tutaj istotnym elementem dalszej pracy, dalszej części mojej pracy. Tak przygotowaną dynię możecie sobie zostawić do wyschnięcia na drugi dzień lub wykorzystać suszarkę. Ja postanowiłam wykorzystać jeszcze odrobinę resztki takiego paper decoration oraz tej tkaniny, którą wcześniej wycinałam. Zamaczam je w PowerTexie, następnie owijam wokół palca i tworzę takie wąsy dyni, które następnie przylepiam sobie do bazy. Ja zostawiłam swoją dynię do wyschnięcia i wróciłam do niej na drugi dzień. Do wykończenia wykorzystuję pigment płynny PowerTexu Liquid Power. I tak jak widać to na filmie, w tych miejscach, gdzie jest sand, ten kolor niebieski jest bardziej intensywny. Chciałabym, aby on był bardziej wchodził nam w odcień błękitu, dlatego też za pomocą pipety wprowadzam biały Liquid Power, czyli jest to ten płynny pigment. I oba te kolory pięknie nam się tutaj mieszają. Aby uniknąć takich zacieków niepożądanych albo w momencie, gdy chcemy, aby te pigmenty jeszcze bardziej nam się rozpłynęły po powierzchni, przechodzimy do wody. I te miejsca, w które chcemy skorygować, spryskujemy wodą. Całość w tym momencie musimy wysuszyć lub poczekać, aż cała powierzchnia sama wyschnie. Ja korzystałam z suszarki dla przyspieszenia pracy. Zostaje nam w tym momencie takie ostatnie wykończenia kolorystyczne do zrobienia. Ja wykorzystałam w tym celu lakier Easy Varnish firmy PowerTex oraz pigment Colortrix w kolorze Bronze Goldu. W niewielką ilość lakierów wtłaczam sobie pigment, a następnie taką metodą suchego pędzla jedynie podkreślam fakturę na mojej dyni. Jeżeli chodzi tutaj o kwiaty, kulki, one są tak jakby muśnięte tylko tym złotem, a na mocniejszy akcent kolorystyczny, taki intensywne złoto, takim intensywnym złotem postanowiłam pomalować ogonek oraz wąsy mojej dyni. Dzięki takiej koloryzacji nasz projekt zyskuje jeszcze większą głębię i ten efekt 3D jeszcze bardziej jest taki widoczny, uwypuklony. Jeszcze odrobinkę mi czegoś brakowało w tym projekcie, dlatego też skorzystałam z pigmentu białego Power Color i podobnie w niewielką ilość lakierów tłoczyłam ten pigment i gdzieniegdzie jeszcze musnęłam taką bielą. Ten projekt jest już skończony, można dodatkowo zabezpieczyć go powiedzmy lakierem błyszczącym czy też matowym. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam do sklepu powertex.com.pl. Pozdrawiam Was serdecznie, Ania.